W odcinku 314 pokazywałem formuły, które wyliczały największy wzrost bądź największy spadek dla danych wartości. W tej części będę chciał znaleźć najmniejszy wzrost. Nie będzie to takie hop-siup. Sprawdźmy najpierw, jakie były te zmiany. Więc powiem Excelowi, aby od wartości z 2014 odjął tę wartość z 2013 i skopiłem to do samego dołu. Więc jeżeli chciałbym znaleźć najmniejszy wzrost, to nie interesują mnie w ogóle liczby ujemne, więc muszę je w jakiś sposób wykluczyć. A spośród tych dodatnich muszę wybrać wartość najniższą, ale nie 0. Gdyby się 0 trafiło, to 0 chcę wykluczać, bo 0 to nie jest wzrost. Więc jak mogę się za to zabrać? Użyję funkcji jeżeli i powiem tej funkcji, aby sprawdziła, jaka była ta zmiana. Więc od wartości z 2014 roku odejmę te wartości z 2013 roku. I powiem Excelowi, aby sprawdził, czy to, co wychodzi, czyli czy ta zmiana jest większa niż 0. Więc będę również wykluczał 0, bo 0 to nie jest wzrost. I jeśli tak będzie, to będę chciał, żeby funkcja jeżeli zwróciła mi tę tablicę z tymi wartościami dodatnimi, czyli te zmiany dodatnie. Więc to jest ta tablica, cała ta tablica. Skopiowałem ją, wklejam ją. Oczywiście z niej będą wykluczone te wartości, które nie są większe niż 0. W przeciwnym razie będę chciał, żeby ta funkcja... Mogę na przykład nic nie wpisywać, czyli ta funkcja będzie zwracała wartość fałsz. Zamykam na Was, nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi. I tak jak powiedziałem, pojawiła się tablica, w której są fałsze. One są na miejscach, w których były wartości ujemne bądź 0 oraz pojawiły się liczby dodatnie. I teraz spośród tych liczb interesuje mnie najniższa, więc klikam Ctrl Z, aby się wycofać. Umieszczam kursor zaraz za znakiem równości i użyję tutaj funkcji min, czyli wrzucam całą tę moją wcześniejszą formułę do środka, do funkcji min. Muszę ją oczywiście zatwierdzić naciskając Ctrl Shift Enter, bo wykonuję tutaj operacje tablicowe. Żeby Excel to zrozumiał, to wymagane jest Ctrl Shift Enter. Chwila prawdy. Sprawdźmy 22, to rzeczywiście jest wartość najniższa. Jeżeli bym tutaj zmienił na przykład tę wartość na 281, to okazuje się, że najniższy wzrost to 7 i moja formuła tę 7 tutaj odnajduje. Oczywiście ta kolumna pomocnicza jest tu niepotrzebna, ona była tylko tak, żeby wytłumaczyć lepiej, o co w tej mojej formule chodzi.